Bang! Raport z rejonu a propos Dodge'a. Słuchajcie, etap, w którym zebraliśmy wszelkie podzespoły z samochodu, widzieliście na ujęciach wcześniej. Oczywiście odseparowanie tej płyty od wszelkich elementów kabli, instalacji, paliwówki, hamulcowych elementów przewodów pneumatycznych, czy właśnie wszystkich czujników, to jest konieczność, by dobrać się do tej płyty i dolać każdy zakamarek tej płyty. Kolejnym etapem jest tak naprawdę matowienie ramy, które zostało wykonane, elementy, które są do wytrawiania, zostaną wytrawione, mówimy tu o punktach wtrąceń korozji. No i oczywiście wlatują masy polimerowe, które zostaną rozprowadzone tam, gdzie ich potrzebujemy, a mianowicie po zewnętrznych częściach ramy wzdłuż linii kół, gdzie najbardziej płyta jest narażona na uszkodzenia mechaniczne. Nie tylko płyta, ale również karoseria, bo oczywiście tu w tej linii mamy całe autko gołe z samym podkładem i tu ewidentnie pierwsze będą jakiekolwiek bolączki dla tego modelu występowały. Hermetyczne spakowanie każdego detalu, elektroniki, każdej śrubki, każdego gwintu, to znacie, to wiecie, tak to wygląda w Dreamcar, tak jest to wykonywane, z kulturą pełną naszej profesji nas kojarzycie i to się nie zmienia, to jest przy każdym modelu samochodu, to nie jest tylko na reklamę, każdy samochód ma taką jakość usługi, zaprezentowany w każdych wideoraportach, na bieżąco wam przedstawianych i tych dłuższych. To wszystko jest oczywiście od A do Z. Ogrom prac, który tutaj jest, naprawdę świadczy o tym, że nie leżymy, nie śpimy, działamy i jedziemy ostro. Elementy, które widzicie już nawet błotników od wewnętrznej strony zmatowione, to jest konieczność do tego, by w ogóle położyć masy polimerowe. Ale to w następnych ujęciach i w następnych shortach, które będę wrzucał. A dla tych, co się spóźnią i nie zobaczą tego materiału, oczywiście będzie pełny wideoraport z tego samochodu. Także śledźcie nas na bieżąco. Ale nie martwcie się, utrwalimy to w 40-minutowym albo i dłuższym wideoraporcie. A na tą chwilę czas zacząć prace antykorozyjne.